Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, mamy wtorek i dzisiaj do gry została wprowadzona nowa aktualizacja. Dzisiaj omówimy sobie wszystkie te zmiany i uwaga moi kochani, oglądajcie film do samego końca, ponieważ powiem wam jak zdobyć darmowe malowanie oraz lotnie Naruto. Epic Games podjął współpracę z Naruto, więc teraz wszyscy fani Naruto powinni zostawić łapeczkę w górę. Zobaczymy ile jest osób, którzy kojarzą tą bajkę. Jeżeli jesteś nowy, standardowo subskrybuj kanał z dzwoneczkiem. No i pamiętajcie, jak robicie jakieś zakupy, możecie skorzystać z mojego kodu Farel. Będę wam mega wdzięczny, was to nic nie kosztuje, mi naprawdę sporo pomaga, więc dziękuję każdemu za wsparcie, a teraz zaczynamy. Kiedy zalogowałem się do gierki, to moi kochani, dostałem edycję do skinu, który nazywa się Maniaczka. Pochodzi ona z 10 sezonu. Tak wygląda w kasku, tak bez, tak we włosach i dostała taką naprawdę fajną, zieloną edycję. No to ten skinek oceniam faktycznie w skali od 1 do 10 na 8 i jest lepszy od podstawowej wersji, moim zdaniem. Wejdźmy sobie w sklep i zobaczmy, czy już jest jakiś zestaw Naruto, bo Naruto oczywiście będzie w zestawie, ale chyba na chwilę obecną nie widać go. Ale za to jest już Spider-Man Zero. Sprawdźmy, czy coś jest nowego. Nic nie ma. Pamiętajcie, że jak robicie jakieś zakupy, możecie skorzystać z mojego kodu. Resetuje się co tydzień czy co dwa tygodnie, także dziękuję jeszcze raz każdemu za wsparcie. A teraz lecimy do gierki. Sprawdźmy sobie, czy są jakieś zmiany na mapie. No oczywiście, moi drodzy... Tutaj, na naszym tartaku coś się zmieniło, więc od razu tam lecimy sprawdzić, jak on teraz wygląda. Wow, spójrzcie na to! Co jest? Tego to ja jeszcze nie widziałem. Statek z Gwiezdnych Wojen ląduje. I let's go! Jeżeli będę mógł tym latać, to nie wytrzymam. O kurcze! Nie gadajcie, to jest Vader. Tak! Wylądował tutaj Vader! Spójrzcie na to, widział mnie! O ja, dziękuję. Tego się nie spodziewałem. To ja wolę na chwilę obecną sobie troszeczkę uciec, ogarnąć jakieś itemki i dopiero tego Vadera powalić. Ale dymy! Nie było mnie w gierce jakoś tydzień, bo byłem na weselu siostry, więc w Fortnite'ika nie grałem. Być może ta zmiana została wprowadzona wcześniej, więc jak coś dajcie znać. Jak się tam śmiejecie pod nosem ze mnie, że to już było kilka dni, a ja się dopiero podniecam. Dobra, mamy pompę, są splasze, weźmy splasza. Od razu walimy go pod nogi, raz, dwa. Jest złota pompica, są apteki, więc będzie klasunia. Gdzie jest ten Vader? Patrzcie, nie trafiam go w głowę, dostał, 8-2. 8-2, broni się! Nie chcę za blisko podchodzić. Bo boję się, że on ma turbo mocny damage. Okej, widzę go. Raz. Nie no, nie mogę, nie ma pytań! Dobra, pierw pokonam jego szturmowców. O kurde. Nie podnoś go. Czy wy widzicie, że Vader jest mega mocny? Czy mi się wydaje, że on będzie turbo mocny? Jeszcze jak mi tu gdzieś wskoczy, to nie wytrzymam, nie? Dobra, dostaję po nodze. A co, mnie nie widział? Dobra. O kurde, gdzie on jest? Nie odleci tu! Co jest? Dobra, ja uciekam. Ja nie chcę zginąć od Vadera. Przeładujmy sobie wszystko. Aha, on tutaj jest. Super. Ja dziękuję, ale on jest creepy. Dobra. Nie chcę wiedzieć, po ile on bije. Dobra, przeładujmy. Okej, odbija on te strzały, faktycznie. Patrzcie, on cały czas odbija, no co jest? Dobra. Leży? Leży! Darth Vader pokonany! I co mam z niego? Co jest? Jest coś! Jego miecz świetlny! Wow! Sprawdźmy to! Mityczny miecz świetny Darth Vadera! Okej? Okay. Polećmy sobie na tartak i sprawdźmy, co tutaj się zmieniło, bo widzę, że na mapie... Tutaj... Czekaj, ten tartak jakoś inaczej teraz wygląda? Z jakichś innych budowli zrobiony? Trocinowy lotos! Co jest? Totalnie nowa miejscowa, halo! Wow! No to mi tutaj Epic Games zaimponiło. Okej.
Tu mamy drzewo nieskończoności, które rośnie. Okej, zniszczone. A część rzeczywistości, tak? Drzewo rzeczywistości chyba jest. Nasionka spadają, dobra. Tutaj nic ciekawego nie ma. Okej. Tutaj jest jakiś posąg. To jest posąg pana Bananka? Czy mi się wydaje? Tak, to jest posąg pana Bananka, bo nie wytrzymam. Spójrzcie na to. I on trzyma tego Logjam logo. Okej. Ale jeżeli będzie tak wyglądała cała mapa w takim stylu greckim, tak bym mógł nazwać, no to będzie coś pięknego. Dajcie nam w komentarzu, jak wam się podoba ten wystrój, bo ja tutaj oceniam go na dyszkę. Jest pan dziczek. Siema, panie dziczku. Czy chce pan dostać damage? 40? Wyczytałem na Twitterku, moi drodzy, że teraz będzie można w trybie kreatywnym podróżować na zwierzętach, więc z pewnością niedługo powstanie jakiś ciekawy defran związany ze zwierzątkami, że będziemy musieli pewnie zwierzętami pokonywać różne trasy. Będzie na pewno mega kozacki. Ja na pewno dla was coś takiego nagram, jeżeli coś takiego znajdę. Ale jeszcze raz sprawdźmy sobie tego miecza. Bum, 40. Nie no, mega ciężko jest pokonać dzika z miecza, bo cały czas na niego nam wskakuje. Jestem teraz ciekawy, czy mogę na przykład farmić matcy jeżdżąc na dziku. No oczywiście, że mogę. Ej, to teraz będzie coś mocnego. Wyobraźcie sobie, jak gościu będzie do nas nawalał, a ty będziesz się bronił mieczem świetnym. Coś pięknego. I zobaczmy, jak ją pokonamy. Bomba, bomba, bomba. 40, 40, 40. Czy jest pół obrót z miecza świetnego? Czekajcie, 40, 40. Nie, nie ma. Nie ma tego kombosa. A jak zejdziemy z dzika? Chodź tu, lama. Raz, dwa, trzy. Dobra, jest. Jest kombos, ale nie trafiłem, nie wiem za ile. Chodź, chodź, chodź. Bez przesady. Raz, dwa, trzy, cztery. 150! Okej. Okay. Czyli ostateczny atak jest 150. Te z pół obrotu, szybkie kombosy po 20. Czy coś nowego wypada z lamki? Nie, bandażowinca tylko. Okej. Okay. Okej, teraz wystartowałem jeszcze raz. Chciałem zobaczyć, gdzie wyląduje ten statek Vadera, ale jak widzicie, go nie widzę. Więc nie wiem, o co chodzi. Zobaczmy sobie, czy Tilted Tower zostało odbudowane. Okej, jak widzimy, Tilted Towers powoli, powoli zostało naprawione, z tego co kojarzę, bo chyba tego tutaj budynku nie było. Tak, nie było tego budynku, gdzie powstaje kolejny budynek, dopiero fundamenty leją. Więc fajnie, moi drodzy, Tilted Towers już niedługo powróci. Będzie więcej tutaj budyneczków, nie będzie tak goło i wesoło jak teraz. Kolejną rzeczą, którą się dowiedziałem z Twittera, jest to, że kulojazdy już teraz palą troszeczkę mniej paliwa podczas używania swojego boosta. Dobra, powiem wam, moi drodzy, że zwiedziłem sporo miejscówek, potwierałem wiele skrzynek, no ale niestety nie znalazłem nowej piły. Jeżeli wiecie, gdzie ona się znajduje, no to dajcie znać w komentarzu. A teraz wam pokażę, jak zdobyć darmową lutnię oraz malowanie Naruto. Wystarczy, że wbijecie do mnie na Twitter, link oczywiście macie w opisie. Klikniecie tutaj w ten post, zalogujecie się do Epic Gamesa i moi drodzy, musimy ukończyć ścieżkę Itachiego. Każde 5 meczów ukończone w pierwszej szóstce, jedna odznaka. Kolejne wyzwanie nam się wtedy odblokuje. Ścieżka Garego, każde 24 przeżyte kręgi burzy, jedna odznaka. Ścieżka Hinaty, każde 20 złowionych ryb, jedna odznaka. I ścieżka Orochimaru. Jeżeli przekręciłem jakąś nazwę, przepraszam. Wielkim fanem Naruto nie jestem, jestem fanem Dragon Balla, więc mam nadzieję, że zrozumiecie. Każde 18 likwidacji równa się jedna odznaka. Dzięki temu zdobędziemy nagrodę za ukończenie jednej z czterech ścieżek. Kosmetyczne malowanie Akatsuki w grze. A żeby odblokować lotnię, musimy ukończyć wszystkie ścieżki. Więc moi kochani, bierzcie się do roboty, ja dzisiaj też będę chciał pokonać kilka ścieżek. I z tego, co możemy wyczytać na Twitterze, Hypex napisał nam, że teraz nasz Logjam, czyli tartak, co mecz zmienia się na różne miejscówki. Może być Atlantydą. Może być Atlantydą z koralowego kasztela, może być statkiem z leniwej laguny, może być rzymskim koloseum, na które trafiliśmy i oczywiście może być jeszcze dzikim zachodem. Na pewno to urozmaici gierkę i powiem wam, że jestem mega w szoku, że taka miejscówka powstała. Hypex też nas informuje, że do gry zostanie dodany jakiś fajerwerkowy flargan, który będzie miał jeden nabój i będzie też podświetlał graczy. Bardzo fajny pomysł, brakowało tego itemku i na pewno nam to urozmaici rozgrywkę. Dajcie nam w komentarzu, czy tęskniliście za flarganem. Do gry zostały też dodane nowe edycje do naszego
tego robota, którego możemy sami składać. Najbardziej jara mnie ta głowa miśka, która jest nade mną z tej strony. No i oczywiście do podstawowych skinów, takich jak Malik i tak dalej, zostały dodane jakieś platynowe skiny, edycje, więc fajnie, będzie to odblokowywać. A tak, moi drodzy, będą wyglądały skinki Naruto. Tak, platynowe wersje, mega fajny. O, chyba ta nawet lepsza. Zarąbiste skinki. Wow, ta emotka Naruto jest mocna, nie ma co gadać. O, latający dywan, ale czad! 2-4H na latającym dywanie, to będzie mocny challenge. Okej, tutaj jakiś czar z Naruto. Tarcza, czy coś. Nieźle. Tutaj mamy gameplay z nowego Flargana, który strzela jakąś taką zieloną smugą, wow. Dobre. On fajerwerkami strzela kolorowymi, o to chodziło, dobra. Ale czad, nie no, to jest coś pięknego. Zarąbisty. A tutaj, moi drodzy, mamy gameplay nowej piły. Okej, ona strzela tarczami i przecina drzewa. Zarąbista. Tylko nie wiem, jak ten chłop ją znalazł. Dajcie znać w komentarzu, jak wiecie, gdzie ta piła się respi, bo jej szukałem chyba z 30 minut, nie mogę jej znaleźć. Więc moi kochani, zapraszam was na mojego Twittera, wystarczy, że klikniecie w link, który znajduje się w opisie i tam znajdziecie link do zadań Naruto. Wykonujcie zadania, ja też dzisiaj coś porobię, może jeżeli się uda, to odpalę jeszcze dzisiaj streamka koło godziny 18, ale to wszystko jeszcze się okaże, nie chcę niczego za mocno zapowiadać. Jeżeli wam się podobało dzisiaj, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, ja lecę nagrywać kolejne odcinki z Fortnite'a. Trzymajcie się, miłego dnia, hej!